17 sierpnia wspominamy błogosławionego Augustyna Anioła Matzingi, prezbitera. Augustyn Matzingi urodził się we Florencji przed rokiem 1386. W niektórych źródłach można znaleźć rok 1377. Był członkiem wpływowej rodziny Agostini. Około 1413 został karmelitą we Florencji. Augustyn był jednym z pierwszych synów tzw. reformy mantuańskiej. Była ona odpowiedzią na kryzys dotykający zakon karmelitański na przełomie XIV i XV wieku. Pierwszy trwały ruch reformistyczny rozpoczął się około 1423 w klasztorach Le Self pod Florencją, Gironde w Szwajcarii oraz Mantui, która stała się centrum tego ruchu i dała mu nazwę. W 1516 roku kongregacja mantuańska liczyła 31 klasztorów. Sześciokrotnie wikariuszem tych kongregacji był błogosławiony Baptysta Spagnoli. Augustyn po przyjęciu święceń kapłańskich wykładał teologię. Był także przeorem w kilku klasztorach. Zasłynął jako kaznodzieja, głosząc kazania w czasie Wielkiego Postu na ulicach Florencji w latach 1431-34 i w 1436 roku. Jak przekazali jego współbracia, pewnego razu, gdy karmelita głosił jedno z takich kazań, z jego ust zaczęły spadać róże i inne kwiaty. Wtedy pojawili się przy nim dwaj aniołowie, którzy spletli z tych kwiatów koronę i nałożyli na jego głowę. Augustyn zmarł 17 sierpnia 1438 roku. Jego kult zatwierdził papież Klemens XIII w dniu 7 marca 1761 roku. Od 1930 relikwie Augustyna doznają czci w ołtarzu kościoła karmelitów we Florencji. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, błogosławiony Augustyn wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam.